Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj ze mną znowu gość Jacek. No siema. Dzisiaj kolejny boks, tak? Jak są goście, to są boksy. Jest to boks z słodkościami z całego świata i jest on z mojej ulubionej strony, z jedzeniem, z słodkościami, z dziwnymi rzeczami, więc tak jak w poprzednim filmie, będziemy wyciągać sobie, nie patrząc do środka, jakąś rzecz, testować i oceniać, ile punktów ma dla nas w skali. A jeśli podobają wam się takie filmy, to nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, który znajduje się na moich okularach. Ja tak też na okularach, a nie na czole ostatnio. Nie, na czole już wystarczy. A więc przejdźmy do sprawdzania i zapraszam pana. Nie gnieć. Aha. A więc pierwsza powtórka od razu. To samo co ostatnio. W poprzednim filmie mieliśmy to i były to, żelki imbirowe. No to ja... Nie będziemy otwierać. Nie. One były dla Jacka dobre, dla mnie bardzo niedobre, więc ja się cieszę, że nie trzeba tego otwierać. Nie. Dobrze, że Jacek coś wylosowałeś, co już było, więc nie będziemy musieli tak dużo jeść, bo nasze brzuszki są dosyć pełne. Ja wylosowałam papier. Dobra, a weź ten papier tam. Ja trzymam puszkę, więc już to wyciągnę. Nie, inne. Jest to gruszka, czy coś takiego. Taki mała puszeczka, tak jak w poprzednim filmie była mała puszeczka, tylko że tam była woda po ryżu. No. A teraz mamy coś z... Widzę, że tutaj producentem jest nawet Coca-Cola. No bo oni tam mają bardzo dużo dziwnych smaków, szczególnie Japonii. I to chyba koreańskie jest znowu. To trochę też było poprzednie koreańskie. Jest to gruszka czy coś takiego? Dla mnie to jest jabłko, a nie gruszka, ale dobra. Albo jabłko. Dla mnie to jest gruszka. Ja to jest kobieta. Albo to jabłko dziwne, tak. Żółte. No, otwórzmy to, zobaczymy co ciekawe będzie. Tylko mam nadzieję, że nie wybuchnie. Mogę powąchać? To nie jest jak twoje japońskie, ostatnio wybuchało wszystko. Pachnie jabłkiem albo gruszką. Dla mnie to jest jabłko, bo na obrazku jest narysowane jabłko. Co ci jesz? Żyjesz? Nie, w tą dziurę poleciało. O Jezu. Ale mi nie smakuje. Tak jakbyś miał z jabłka, tylko no, po prostu niegazowany. Może być. Może dlatego, że to jest niegazowane i mi tak nie smakuje. I nie słodki jest, straszliwie. No ma jakby naturalny sok by rzucił tutaj. Nie trafiłam w tą dziurę co trzeba z tym soczkiem. Mało się nie udusiłam. Dla mnie spoko, to jest dla mnie takie nawet fit miał być dla ciebie, bo wiesz, jesz tam. No ja to jestem bardzo fit. Tak czy siak tego, dla mnie to jest 8. Dla mnie 3. Prawie mnie zabiło. Bo nie trafiłem w jedną. Jednią. No i teraz proszę. I to są taka żelka chyba, albo guma. Ja już znam te gumy, ponieważ miałam prawdopodobnie o innym smaku tą gumę w boksie amerykańskim. Niemiecka, tak? USA czy amerykański. To jest taka guma rozpuszczalna, tak jak u nas były kiedyś takie gumy... Borówka niemiecka, frut, amerykańska, niebieska. No to jest jagoda. Jagoda, właśnie. Mówiłam, że w boksie amerykańskim miałam, tylko że miałam inny smak czerwony i było dobre, tylko że bardzo potem było czuć cukier. Już nie było czuć tej gumy, tylko zostawały same takie kawałki cukru. Pokaż do kamery, że wygląda to jak język. A nie mogę otworzyć? Taki jakiś, no. Ciekawe, czy nam zafarbuje język. Nie wiem. Dobra, z tego pokawania tak weźmiemy już. No tak, ja tak musiał całe wziąć. Bardzo czuć drobinę cukru. Bardzo się klei do ręki na pewno. To się nazywa Air Heads. Balonowa głowa. Coś takiego. To jest trochę jak ta. Jakie kiedyś były takie w sklepach, takie, że były oddzielane. Może no ja już mówiłam o tym właśnie, że to coś właśnie mi się tak kojarzy. Ale nie jest dobra. Tylko, że na końcu właśnie jak się kończy już to czuć sam cukier. Mało takie... smaku zawsze ma. Mam niebieski język? No, z jednej strony tak. Z tej samej strony są... Co, włosy? Pokaż swój język. Już się zjadłem. To jest znak, że po dobrej stronie mam niebieskie włosy. Ja mam wyleciałem. Ja mam równie przedzielony, zobacz. Nie, to jeszcze dziwnie. No dobra,
Losuję dalej. Ale ocena? A, ocena. Najważniejsze. No. Ocena moje 5 na 10. Dla mnie 2. Ja muszę resztę oddać. Dlaczego? Bo zobacz, jakie tu są grudy cukru. Bo to jest jakieś, ja się nie wiem, czy to jest cukier, czy to jest jak mąka pewnie, jak coś nie wiem. Ja gdzieś spróbuję wylosować. No nie. No nie, moczy inne. Nie, jakieś, nie lubimy nie, moczy. Nie, nie, chcę to w ogóle chcę próbować na to. Ale to jest o smaku melonowym, może będzie lepsze. Green tea, zielona herbata. Najwyżej, na pewno nie jest tutaj kotoma. Nie, co ja melonowe wziąłam, to nie jest melonowe. Skąd ja ten melon wziąłam? No zielona herbata masz, japońskie. Po ostatnim filmie wiemy, że nie lubimy mochi. Pokaż, czy to z Japonii, czy to po prostu tego, japońska ta. Ponieważ nie zasmakowało nam to, no niby ale... Niby z Holandii to jest. Jesteśmy tutaj po to, żeby próbować, więc musimy spróbować, chociażby mieliśmy wypić. To nie jest chyba ta sama marka, co tamto. Tak samo wygląda. Chyba nie. Zaraz. Nie zobacz. Inne. To jest w ogóle po polsku napisane, nawet tak jak one stało. Royal Family. A no. Tutaj jest Yuki troszkę Angelo. Inna marka niż w poprzednim. Oczywiście mamy. Może będzie lepsze jednak. Oddamy. Ale wątpię. Rodzinie do spróbowania. Dobra. Co sprawdzamy? No tak. No powiedziałaś, że rodzinę spróbowania, ale no, nie chciałabym spróbować. No to pewnie tam jest więcej niż 2. Nawet nie bierzmy 2, tylko weźmy 1 na pół. Opakowane tak ładnie, pięknie, normalnie. Nawet jest tutaj ten, pochłaniacz wilgoci. Może tego się nie je. Jak się nie je? Te wyglądają trochę inaczej. Opakowanie jest solidniejsze, chyba jest. I nożyczek nie wziął oczywiście. Idź, są w pierwszej szufladzie. Byś jedno tym razem. I pokaż, jak to ładnie wygląda. Tak, coś. A w opakowaniu wygląda to w ten sposób. No to się później. Jakiś puder się wysypuje z tego, czy mąka. Nie wiem, co to jest. Tak czy siak. Nie spodziewałem się niczego. Nie wiem, może to jest jakiś dodatek do tego, czy co to jest. Pisze, że nie do jedzenia nawet. Po angielsku specjalnie, po to, żeby właśnie nie kupi, nie zjadł tego. No ja bym zjadła. No to smacznego. To jest prawie to samo. A widziałeś tego środka? Mhm. A bardziej do wata niż tamto. Wiesz? Kto robi takie rzeczy? Nienawidzę moczy. Fuj. Kto to je? Oczywiście chyba to jest tam. Ja nic nie zdążyłam poczuć. Tylko ten nieprzyjemną konsystencję. No ja nie zmieniam zdania, dla mnie 0 na 10. Daj, to jest 1 już. Proszę, losuj. A może dać 0? Myślę, że tylko 1 maksymalnie. Minimalnie. Co tu mamy? To jest Koko. Jakiś batonik, co to jest, nie wiem. To jest sezam jest w środku? Nie lubię sezamu, jaki fej. I to jest chyba amerykański pewnie. A pisze DK, to chyba nie jest amerykański jednak. Czyli zapomniałem to tutaj. Okay. Denmark. No właśnie. Ale tutaj zobacz, są numery telefony. Denmark, Finland. Dania. No to. I nie wiem, czy on jest z sezamem. Próbujemy. Spróbujemy gryża. Standardowo. To nie sezam. Jednak. A tak na obrazku pokazanie, że normalnie jakby to sezam to. Dobry. To jest kokos. Biurki kokosowe. No bardzo dobre. Bardzo dobry, no. Trochę przypomina mi Bounty. Chociaż w ogóle inne rzeczy są w środku, ale przypomina mi Bounty. Moim zdaniem, nie wiem jak twoim zdaniem. Nie, Bounty jest inne. Moim zdaniem jak Bounty. Bardzo dobry. I tutaj są 2 batoniki, bo widzę, że to jest drugi. No, oczywiście. Więc, więc oceniam to 9 na 10, bo jest bardzo dobry, 8. Naprawdę. To ty wylosowałeś, to teraz ja. Ja łapię za duże rzeczy. Nie umiem tego przeczytać. Lentynki czy coś takiego? To jest ten, to jak się nazywają te. Skittlesy, nie Skittlesy. Wiadomo, co to jest, tylko po prostu z nią. Wszyscy wiemy, co to jest, ale nie umiemy powiedzieć. Po prostu z innego kraju i napisane po prostu albo powinno marką. A z jakiego kraju? I też jest to z Nestle, czyli tak samo jak tamto. Tu pisze czeskie albo słowackie, czyli albo Czech, albo Słowacji. Ale pierwsza jest jako czeskie, to Czech to jest.
O, fajna otwiera. Fajna, tutaj jakaś fajna górze otwarcie jest. Możesz to od góry otworzyć i tutaj. O, tak się otwiera. Wysyp. Już, już, już. To teraz nie syp sobie, weź stąd. No nie będę już tak sypał. To wygląda. I to są zwykłe takie drażetki. No. Kolorowe z czekoladą w środku. Nie posłali się tutaj w tych boksie w tym. Dobre, znamy już to. Tylko po prostu jest pod inną nazwą. Ja nigdy nie lubiłam takich jako drażetek. Jako produkt to jest tego. To jest siedemka, a jako ten. Jako w sensie do niby całego świata opakowania to jest moim zdaniem dwójka, bo to jest żadnej inicjatywy tu nie było. Dla mnie taka trójka, bo ja nie przepadam za tym. Więc Jacek będzie miał dużo do jedzenia po tych filmach. Niestety. I to wylosowałam ja, więc teraz ty. Tylko nie zaglądaj. No to... I Jacek wylosował kolejny batonik. Jacek jest od batoników. No to wylosowany jest od batoników. Jak się nazywa? O, Ferrero to jest marka. Tronki. Dobrze przeczytałam? Tronki, no. Coś takiego. Jest to batonik z Italii, to jest, jak myślałem właśnie. Italiana. Z nadzieniem orzechowym. No, nougat, no coś takiego. No, orzech to będzie. To co? Trzeba spróbować tego. Z włoski, italiano. Tu masz takie specjalne otwarcie. Ale no może tak. Jezu. Trzeba do Italii kiedyś pojechać. No i wszystko strzelasz we mnie po włosach, chłopie. Jest, kobieta nie ma być. Smakuje jak takie grzeszki bez czekolady. Bardzo dobre. Nie, smakuje jak te Ferrero takie po prostu, tylko inne nadzieje nie ma. Nie, jest takie mocno jak słodkie. Jak te, bueno. O, już wiem co chodziło mi. Dla mnie spokojnie 9 na 10. Ja bym mogła to jeść. Słodkie jest strasznie to, niestety. Dla mnie właśnie nie jest takie słodkie. A tutaj widać, jaki biały cukier w środku jest. Więc ten. Dla mnie to jest szóstka, bo za słodkie. Za słodkie, ale zeżre całe, nie? Wciągnie ty, jak... Bo ty nie zjesz, ile raz to jest, zjadasz trochę i to leży, a potem wyschnie koniec. No wciągnij, wciągnij, nie będę cię żałować. Proszę kolejne, ja sobie będę jadł. Coś batona? No bo... Nie no, wylosowałam coś dalej. Żerki, ja je już znam, ja je kiedyś zamówiłam ze strony właśnie Scrummy. I one są bardzo dobre, te żerki. Jakby mają taki, nie czuć tego, znaczy mają taki niewidzialny miąższ w środku jakby. Są naprawdę bardzo dobre i są truskawkowe. No widzę właśnie. Hiszpańskie. Musisz Jacek spróbować, ja chętnie też jeszcze raz ich spróbuję. I bez opamiętania zjadłam taką paczkę i myślę, że one są dostępne w Niemczech, bo znamy tą firmę. Tak? I ta firma jest w Niemczech. Jacek już mi przywoził żelki z tej firmy. Kiedy? Nie te. Wtedy, kiedy była faza na żelki w domu. I kupowałeś dużo różnych żelków i właśnie te jednorożce czy coś tam to były z tej firmy. To jest pytanie jednak Hiszpanii. Po polsku nawet napisane, czyli w Polsce jednak to jest dystrybuowane. Bardzo dobre są te żelki, naprawdę. Ja nawet bez smakowania mogę powiedzieć, że to jest dla mnie 10 na 10. Byś musiał tak przegryźć, że to jest taka miększa część. Wiem, wiem. Poczułem. Tak wyglądają. My od razu do japy zamiast pokazać rzuciliśmy. No. Bardzo dobre są te żelki. Tak, bo czuć jakby ta truskawka, niby symulacja truskawki, ale czuć jakby była prawdziwą truskawką. No dobre są. Dobra, już jadłem. Jezu. I tam tego środku jeszcze jest, a mi to... A dla ciebie ile? Dla mnie 10 na 10. Dla mnie 9 to jest, bo ta truskawka... Bardzo są dobre te żelki i naprawdę polecam wam serdecznie. Jeśli chcecie sobie coś zamówić, to musicie spróbować. I nie próbujcie, nie słuchajcie się i nie próbujcie Lejsów o smaku KFC, bo są niedobre. To zależy od człowieka. A to teraz ty. Ja to wylosowałam. No dobra. Ruszyłeś kamerą. Wiem, muszę sobie. Co to jest? Jakaś naturalna, nie wiem co to jest w ogóle nawet. Proszę mi pokazać, bo ja nie wiem. Proszę bardzo, oglądaj. Jest na pewno z tym. Arbuzem. Arbuzem właśnie, bo tam był obrazek jest. Pulparindo. Pewnie znowu jakaś tego, jakaś guma. Guma. Jest ona z... Meksyku? Chyba nie. Zgadłeś. Tak? Na pewno? Pokaż mi to. No Meksiko tu coś jest napisane. No to Meksiko, Meksiko. Dobra, Meksiko jak będzie już. No dobra, otwieraj Boże Jacek, bo ten film będzie trwał nieskończoność. I tak będzie minął cię.
Dobra, to otwieramy to. Jak się uda. O matko, jak ona wygląda źle. Wygląda źle. Jakoś dziwnie, jakoś tak. Wygląda jak kupa psa. Nie wiem. Nie wiem, czy ja chcę to jeść. O, puszka. To pachnie dziwnie. Jak, czekaj, jak te żelki, jak się nazywa te czarne? Nie, to nie pachnie tym. Nie? To nie pachnie tym, ale to pachnie równie czymś złym. Zobaczcie, to wygląda, że to jest taki cukier. No, tak pierwszy artykuł jest już. A taki mały kawałek właśnie, o to chodziło właśnie. Nie wiem, co to z arbuzem, ale jest niedobre. To nie jest tylko arbuz. No wiem, że to nie jest tylko arbuz. Jest ostre. Jeszcze gratis. No właśnie tak mi się wydawało. Co tu w środku sadzili? To jest coś dla Jacka. Na pewno. Tamarynd. Tamarindo. To wylosowałeś ty, no. Dla mnie 1 na 10. Aha, to jest jakaś indyjska roślina. No, w każdym bądź razie dla mnie 1 na 10. Okay. A dla ciebie, Jacek? Tak czy siak. Dla mnie to jest zaskakujące. Myślałem, że nie jest w ogóle zjadliwe, bo zapach był tak kopnięty, że hej. Dla mnie to jest takie 6. Dobrze, to teraz ja robię.